Łukasz, 0 do 0. Punkt bardziej zdobyty, czy jednak dwa stracone? Tak uczciwie patrząc w przebiegu meczu, no myślę, że ten remis sprawiedliwy jest, bo my w pierwszej połowie przeważaliśmy i mieliśmy sytuację ku temu, żeby strzelić tą bramkę. A w drugiej połowie, no widać, tam mieliśmy 20 minut takie, że za wszelką cenę chcieliśmy strzelić bramkę, otworzyliśmy się i z tego też drużyna Wigier miała kilka tam, no takich, może nie sytuacji, ale jakieś tam zagrożenie stworzyli. Cieszy to, że remisujemy bezbramkowo, chociaż, bo tych czystych kąt nie byliśmy wcześniej aż tak dużo. No na pewno cieszy mnie, szczególnie jako obrońcy, bo mam tych bramek troszeczkę straconych i cieszy mnie to, że zagraliśmy bardzo konsekwentnie całym zespołem, dobrze w defensywie, nie straciliśmy bramki i to jest tylko dobry prognostyk na przyszłość. Jak dzisiaj gra w defensywie bez kapitana, tego, który zawsze jest kapitanem, czyli Krzysztofa Bąka? No to trudne pytanie, bo no nie ja ustalam jedenastkę, nie ja to ustalam. No Krzysiek jest na pewno naszym podstawowym obrońcą. Pech chciał, że w ostatnim meczu wypadł za kartkę żółtą, no i teraz wygraliśmy ostatni mecz, no trener nie zmienił, także no to już do trenera należy. Już w kolejnym spotkaniu jedziemy do Olsztyna, no ten rywal nie zawsze nam, no zawsze nam jakoś nie leży. Ja myślę, że tu nie ma patrzeć na to, czy to jest Olsztyn, Wigry, czy każdy mecz jest inny, każdy przeciwnik jest tak samo wymagający i nie będzie tutaj łatwych meczy na pewno, także my podchodzimy do meczu ze Stomilem tak jak z każdym innym.